Witam wszystkich bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. Wodzir Piotr Pająk z tej strony. Witam młodych Peslem, młodych Duchem oraz wszystkich tych, którzy chcą zrobić coś niesamowitego. Którzy chcą pomodlić się nie tylko słowami, nie tylko yy, śpiewem, ale również tańcem. Otóż mam dla Was świetne wieści. W poniedziałek wielkanocny o godzinie około 12, ponieważ... Spotykamy się na mszy o 11 w kościele św. Mateusza w Fabienicach, a po tej mszy wychodzimy wszyscy przed plac i robimy niesamowitą rzecz. Robimy świetny taniec, taniec wielkanocny. Taniec, który ma być takim gestem, gestem dziękczynnym za zmartwychwstanie. Taniec, czyli układ choreograficzny, który pozwala sobie ja poprowadzić wraz z świetną animatorką Agnieszką są, znaną w Pawianicach, tudzież z kilkoma, kilkunastoma młodymi ludźmi zaproszonymi do tego projektu, bardzo byśmy Was prosili, żebyście dołączyli. To będzie taki flash mob, czyli wszyscy będą mogli wziąć udział. Będzie bardzo, może nie do końca prosty, ale na pewno uproszczony układ choreograficzny. Będziecie mogli ten układ znaleźć na YouTubie wpisując taniec wielkanocny, ponieważ te, ten taniec był już tańczony od 2010 roku w Polsce i w, w Szczecinie, i we Wrocławiu, i w Krakowie. Moi koledzy też prowadzili te, te projekty. A tym razem w Pabianicach w poniedziałek po godzinie 12 przed Kościołem Świętego Mateusza. Bądźcie tam wszyscy, dołączcie się, układ nie będzie taki skomplikowany. Będziemy bawić się, tańczyć, no bo w końcu mamy zmartwychwstanie i mamy powód do radości. Dlatego absolutnie bądźcie tam z nami, nie bójcie się, zróbmy coś innego, zróbmy coś wyjątkowego. Poniedziałek, wielkanocny, 12 godzina przed Kościołem Świętego Mateusza w Babieńcach. Zapraszam.